Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w drugim odcinku z rozwiązywania zadań z polskiego SPOJA. Dziś zajmiemy się tutaj drugim zadaniem z kategorii łatwych i będą to dwie cyfry silni. To zadanie jest dość stosunkowo łatwe, ale po kolei. Najpierw o co tutaj chodzi? Mamy, najpierw jest informacja o tym, jak wyliczać silnie, ale to powinniśmy tutaj wszyscy już dobrze wiedzieć, że na przykład 4 silnia to jest tak naprawdę wynik mnożenia wszystkich jej składowych, czyli 1, 2, 3 i aż do 4, tak. I po sumowaniu mamy dla tej liczby np. 24. No tyle na temat samej silni też powinniśmy umieć, a zadanie do napisania w tym zadaniu na spoju jest takie. Napisz program, który wczyta ze standardowego wejścia nieujemną liczbę całkowitą n, mhm. policzy cyfrę dziesiątek oraz cyfrę jedności w zapisie dziesiętnym liczby n silnia, czyli my tak naprawdę mamy wczytać tą liczbę n. Wyliczyć z niej silnie, taki byłby standardowy tok działania, i sprawdzić, jakie są jej dwie ostatnie cyfry tej liczby, tak? W przypadku 24, no to jest 2 i 4. Mamy to nawet tutaj, tak? Przepraszam, oczywiście dla liczby 4 wynikiem jest 24, a dopiero później mm, cyfra dziesiątek to jest 2, jedności 4. Mam nadzieję, że jest to zrozumiałe. Jeżeli byłaby to jakaś większa liczba, na przykład 124, no to tak samo, chodzi nam tylko o 2 i 4. To jest tak naprawdę całe zadanie, które musimy tutaj wykonać. Jest jeszcze informacja o tym, aby czytać pierwszą taką zmienną, która nam powie, ile chcemy wykonać obiegów takiego testu, takiego zadania. To jest praktycznie w każdym z zadań, tak więc tego myślę, że również nie trzeba tłumaczyć. Tak więc przejdźmy od razu może do pisania, kod będzie... Myślę dość krótki, no co my tutaj musimy zrobić? No najpierw wczytać yy, ilość tych obiegów pętli jaką chcemy wykonać, tak? Czyli na przykład tam było sugerowane, żeby to była chyba duża liczba d. Tak, duża liczba d, niech będzie d, to jest, to jest oczywiście tutaj dowolność, ale niech już tak będzie. Musimy to przeparsować na inta, aby to co czytamy z konsoli było intem. Oczywiście ja piszę wszystko w języku C-Sharp, to już mówiłem w pierwszym odcinku, tam również wyjaśniłem, jak działa polski spoj, więc tutaj już nie będę za każdym razem tego powtarzał, ale przypominam, że jest to język na pewno C-Sharp, żeby ktoś tutaj się nie zdziwił przypadkiem, możemy na spoju pisać również w innych językach, nie ma takiego problemu. Dobra, i mamy wczytaną tą ilość tych testów, no to będziemy musieli iterować właśnie po ilości tych testów, niech to będzie zmienna i tak długo jak jest mniejsza od D i wtedy inkrementuj i no dobra teraz mamy tak naprawdę tylko wczytane i stworzone pętle dla ilości tych testów teraz musimy wczytać tą liczbę która tam była zasugerowana aby wczytać ją n najczęściej dla silni się właśnie podaje taką zmienną n tak więc trzymajmy się również tej konwencji i teraz również będziemy musieli przeparsować to co użytkownik poda na ekran naszej konsoli czyli readline. Użytkownik bądź też w naszym przypadku komputer obsługujący właśnie spoja. Mhm. I co teraz? Przyda nam się również jakaś zmienna pomocnicza, która będzie przechowywała nam wynik. No to. Prosto możemy napisać niech zmienna się nazywa wynik będzie oczywiste o co nam tutaj chodzi i niech wynikiem na start będzie liczba 1 ponieważ tam również mieliśmy informację aby dla liczb ujemnych mniejszych od 1 i dla zera przyjmować wynik silni równy 1. Więc tam załatwi po pierwsze ten problem tutaj stawiając jedynkę a po drugie mnożąc jakąkolwiek liczbę razy 1 ona nam nie zmienia naszego wyniku więc bardzo dobrze jest za wynik. Początkowo, jak gdy coś mnożymy, przyjąć 1, a nie standardowym tokiem myślenia od razu na sztywno przypisywać 0, ponieważ to by nam troszeczkę popsuło nasz kod, który za chwilę napiszemy. No i co teraz musimy zrobić? Mamy wynik, mamy liczbę N, którą musimy podnieść do silni. No to nie ma nic prostszego, jak zinkrementować, stworzyć kolejną pętlę, przepraszam. Musimy tutaj oczywiście zmienić nazwę zmiennej, no bo już mamy wykorzystane, niech to będzie J. Jak długo ma się wykonywać ta pętla? No, tak długo jak TJ jest mniejsze od liczby n naszej silnie, którą chcemy podnieść, tak, ale teraz uwaga, nie ma sensu tutaj mnożyć. To będziemy chcieli razy tą liczbę mnożyć, tak? Nie ma sensu tej liczby mnożyć razy 0, no bo wynik by wyszedł 0 i nic innego by nie wyszło. Nie ma sensu mnożyć razy 1, bo owszem, w samej silni, we wzorze silni jest mnożenie razy 1, ale to już mamy załatwione tą jedynką tu wyżej po pierwsze, a druga rzecz jest taka, że jedynka i tak nie zmienia wyniku, więc tutaj jest dowolność, czy tą jedynkę tu zostawimy, czy nie. Ale dużo lepiej jest tutaj postawić od razu dwójkę, co by nie robić zbędnych operacji dodatkowych. Lecz tutaj ważne jest, aby robić pędla tak długo, jak jod jest... Mniejsze bądź też równe n. Mhm. Tutaj jest bardzo ważne postawić równość, bo jak mamy silnie na przykład 2, no to nie wykonalibyśmy mnożenia 1 razy 2, tylko zobaczcie, jako wynik od razu byśmy posłali 1, tak? nawet dla dwójki. Więc tutaj musimy zmienić operator jeszcze na mniejsze równa się. No to teraz w bardzo prosty sposób w jednym obiegu takiej pętli możemy sobie wyliczać wynik takiej silni. Jak to zrobić skróconym operatorem na przykład mnożenia. Do wyniku przypiszmy to. Co, który jest obieg pętli? Tak? Jaką wartość ma zmienna inkrementowana? W tym przypadku J. Mhm. I mi prawdopodobnie mielibyśmy teraz już wyliczony wynik y właśnie tej silni, obliczony wynik silny. Załóżmy, że to jest prawidłowe, że to działa, ale nam chodzi tylko o jedności i dziesiątki liczby. Jak to zrobić? Przechowajmy sobie je w dwóch zmiennych może. Niech to będzie zmienna jedności. Ta pierwsza dla trzymania zmiennych jedności, i jak teraz z wyniku uzyskać y, samą liczbę, która stoi na samym końcu, tak ta jedności. No, bardzo prosto. Można zrobić coś takiego jak wynik, operator reszty dzielenia przez 10. Uh -huh. To pozbędzie się wszystkich większych, jak gdyby liczb powyżej 9, tak? Rozumiem, o co tu chodzi. Reszta, operator procenta dzielenia przez 10, a następnie musimy gdzieś przechować liczbę dziesiątek, tak? Nazwijmy sobie po prostu może dziesiątki mhm. i niech to będzie coś takiego jak i teraz troszeczkę trudniejsza rzecz, no bo chcielibyśmy przechować liczbę tych, tą dziesiętną, tak, ale z pominięciem, jak gdyby z usunięciem części tych liczby pojedynczej, jedności, tak, więc jak to zrobić? Najpierw najlepiej jest obciąć z naszego wyniku, po co stało po prawej stronie, czyli te nasze jedności, no bo je już mamy załatwione. Jak to możemy zrobić? Bardzo prosto. Dzieląc wynik przez 10, wtedy pozbędziemy się tak naprawdę jedności. Lecz teraz to nie jest jeszcze wszystko, ponieważ coś mogło stać jeszcze z przodu, tak? Jak gdyby, jak gdyby na przykład mieliśmy liczbę 120, no to wyliczając dlatego wynik dzielenia przez 10. Bardzo łatwo sobie policzyć, że mamy tą liczbę 12, tak? To 0 znika faktycznie pozbywamy się go, ale cały czas stoi coś jeszcze z przodu. No to już robiliśmy linijkę wyżej, myślę, że tutaj jest to oczywiste, co trzeba z tym zrobić. Na końcu operator reszty z dzielenia przez 10. Dokładnie tak samo jak linijkę wyżej. Mam nadzieję, że jest to logiczne. No nie wydaje się to trudne, prawda? Prawda, że tak. Teraz co nam pozostaje zrobić to na konsolę wypisać nasze wyniki i upewnić się przeprowadzić testy czy wszystko na pewno dobrze napisaliśmy. Ja tutaj użyję operatora wypełnienia funkcji write line w języku C-Sharp po prostu podając kolejne indeksy i tutaj posyłając argumenty najpierw dziesiątki bo taka była tam kolejność w zadaniu a na końcu wyświetlamy jedności tej silni średnik. I moglibyśmy sobie już przetestować, czy wszystko na pewno dobrze działa. Skompilujmy program, zobaczmy, czy to będzie działało. Damy sobie małą liczbę obiegów, obiegów tej pętli, niech to będzie 5 przykładów. Co mamy dla jedynki? Mamy 0 i 1. No to się zgadza, no bo 1 silnia wiadomo. 2 silnia, co to jest? 1 razy 2. To się zgadza, 0 liczb dziesiętnych i dwie jedności. No zgadza się jak najbardziej. Dla trójki? Mamy już, zobaczcie, 2 razy 3 daje nam 6, wszystko się zgadza. 4 jak najbardziej się zgadza. 6 yy, jeszcze razy 4 zgadza się. Dobra, i tam było 20, i nam wychodzi z tego programu. I moglibyśmy taki kod już wrzucić, ale ponieważ ja go wcześniej robiłem, to tylko wam pokażę, że to prawdopodobnie nie zadziała. Chyba, że kompilator się nad nami zlituje i tym razem nam go przepuści. Ja tutaj wklejam całą funkcję main. I wysyłam zgłoszenie. I znając życie, to to nie przejdzie. Tutaj będzie mały problem, jeszcze z tym, że spoi czasem się czepia różnych takich rzeczy. Zobaczcie, przekroczono limit czasu. Wyniki nie mówi że są złe, bo są na 100% dobre, lecz chodzi tutaj o przekroczenie czasu. Gdyby, jak jeszcze się tutaj cofniemy, czasami mamy pewne ograniczenia. W niektórych zadań te ograniczenia są większe, w, w przypadku niektórych zadań są mniejsze. Tutaj mamy czas ograniczony wykonywania zadania do jednej sekundy. To jest naprawdę mało, i to o co tutaj chodzi, i pewnie dużo osób w tym ma największy problem, to jest jeszcze zwrócenie uwagi na to, że wyliczając silnie dla bardzo dużych liczb. Zobaczcie, co się dzieje. Dla 9 no mamy 8 i 0, ale dla 10 jest już 0 i 0. Gdy taką liczbę pomnożymy jeszcze jaką, jako, przez jakąś inną, jakąkolwiek liczbę, na przykład 11, to ta liczba na końcu swojej dziesiątki i jedności na pewno już nie zmieni swoich liczb, tak? Zobaczcie, dalej już jest 0,0, 0, dalej już jest 0,0. 0. Ja wpisuję coraz większe liczby i tam już jest po prostu 0,0, no bo mnożąc. 100 razy cokolwiek, no nigdy nam nie dodamy nic na, na miejsce liczby dziesiętnych czy jedności. To, co należy tutaj jeszcze zrobić, aby ograniczyć ten czas wykonywania tego zadania i aby to wykonywało się szybciej, to jest stwierdzenie właśnie tego faktu, że od liczby dziesiątej, silniej 10, na miejscach dziesiętnych i jedności występują już same zera. I tak naprawdę wynik. Takiego mnożenia w ogóle nas nie interesuje, więc co należy tutaj zrobić? Wynik liczyć tylko w jednym przypadku, kiedy instrukcja warunkowa, jeżeli n jest większe, yy, przepraszam, mniejsze od 10, bo od 10 się pojawia już same zera, pamiętamy, wpisaliśmy to sobie, to wtedy te operacje są dobre, to wykonuj je. Aż do write line, wyświetlanie tego na ekran konsoli, wszystko wykonuj lecz w przeciwnym wypadku zastosujemy tutaj instrukcję else. Możemy z całą pewnością stwierdzić co tak naprawdę chcemy wydrukować. Tak nie musimy tutaj już nic obliczać. I właśnie to jest chyba największą trudnością tego zadania. Co my tutaj musimy zrobić. No tak naprawdę wpisać odpowiedź 0 i 0 no bo zawsze taka będzie powyżej 10. I wyświetlimy tak stworzony teraz program zmodyfikowany czy teraz wszystko się powiedzie powinno być wszystko dobrze. Był problem tylko z przekroczeniem limitu czasu, a teraz ograniczyliśmy bardzo mocno czas potrzebny na wykonanie takiego zadania, więc zobaczmy, czy to zadanie się powiedzie. Poczekajmy na sprawdzenie. Trwa uruchamianie naszego programu, jeszcze chwila. I jest na zielono, tak więc teraz udało się zadanie, rezultatem jest zaakceptowano, zadanie wykonano pomyślnie. Tak więc to jest prawidłowa odpowiedź na to zadanie. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za uwagę. Liczę na subskrypcję mojego kanału i do usłyszenia już w kolejnych odcinkach. Cześć.